Ale zrobiło się zimno. Do krainy lodu zaprosiła nas Marta Renik, kinopasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A teraz przenosimy się w kolejne niezwykłe miejsce w naszym mieście. Jesteśmy w kinie Za Rogiem. Przy naszym mikrofonie, telefonie pani Anita Pawlak-Zygma. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi. Dzień dobry, witam serdecznie. A co z kolei poleciłoby na ferie kino Za Rogiem? No tak, kino Za Rogiem w Radomsku, to tak jak pani wspomniała, to mamy takie kameralne kino, ale i nowoczesne. Zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą o tym. Więc, ale że mamy salę kinową, to może jeszcze nie każdy sprawdził. I to jest naprawdę doskonałe miejsce do oglądania filmów wysokiej jakości dźwięku obrazu. W bibliotece kina Za Rogiem mamy mnóstwo filmów. Mamy filmy fabularne, dokumentalne, bajki dla dzieci. I te najnowsze produkcje polskie i zagraniczne, i klasykę filmową. Nasza oferta naprawdę jest bardzo, bardzo obszerna i każdy znajdzie tu dla siebie, jak grzebiąc, patrząc na i chcąc dzisiaj właśnie polecić waszym słuchaczom jakiś film, to pomyślałam, dla każdego coś dobrego, ale chyba Akademia Pana Kleksa. No klasyka w najlepszym wydaniu. No właśnie. Mhm. Przygoda księcia Mateusza. Będziemy mogli ją dzisiaj sobie zobaczyć, bo podlinkujemy to pod Minotekę. Jest to film oczywiście przygodowy dla młodej widowni, trwający 80 minut. Reżyserem tego filmu jest Krzysztof Gradowski. I to pierwsza część, prawda? Tak. Chciałabym dzisiaj polecić pierwszą część. No, Krzysztof Gradowski to w tych ponurych czasach stanu wojennego to stworzył ten film, był niezwykły. Tak. Bo wszyscy twórcy tam kręcili poważne dramaty społeczno-obyczajowe, jakieś tam psychologiczne, zaangażowane. No wiadomo, takie czasy. I jedynymi dostarczycielami takiej ekranowej takiej rozrywki to był chyba Juliusz Machulski i Stanisław Bareja. A tu Akademia Pana Kleksa. To ona zadziwiła swoją radością, optymizmem, baśniową cudownością. I ścieżką dźwiękową, z tego co pamiętam, tak, piękne piosenki. Tak. Muzykę napisał Andrzej Korzyński. Ale tu chciałabym, bo nasuwa się Akademia Pana Kleksa, to od razu postać pana Piotra Frączewskiego. I ten głos. On zabrał rolę swojego życia. I ten głos, prawda? Tak, nie sposób wyobrazić sobie w ogóle pana Kleksa bez charakterystycznej dla niego właśnie mieszanki tej ekspresji, melancholii, w ogóle to było niezwykłe. No ale oczywiście Akademia to nie sam pan Piotr Frączewski, ale zagrało tam bardzo dużo znanych, lubianych, wspaniałych polskich aktorów. No musimy chyba tutaj wspomnieć pana Bronisława Pawlika, albo Wiesława Michnikowskiego, albo Leona Niemczyka. Adaś Niezgódka. Też, dlaczego znaczy tak, oczywiście tak, operuje tak. Baśniową terminologią. Tak, tak. No i tutaj jest to film muzyczny. I nie, tam, jak wspomniałaś wcześniej, no nie zabrakło wspaniałych, cudownych, doskonałych piosenek, które są świetnym uzupełnieniem tej całej fabuły. Które przetrwały do dziś, prawda? Dzik jest tak. Dziki, czy tak. Kleksografia. Jedną z tych smutnej, z ról, tej smutnej na przykład księżniczki, to zagrała piosenkarka Zdzisława Sośnicka. Tak. No i tak jak wspomniałaś przed sekundką, witajcie w naszej bajce, słońce zagrał na wujerce. No to... Tak, te widzę, że panie piosenki. Wczoraj oglądały pana Kleksa wieczorem. Tak. Ale tylko pierwszą część, jeszcze wszystko, ale jeszcze przed nami kilka innych części. Tak jest. No i te właśnie słowa piosenki prowadzą takiego 10-letniego właśnie Adasia, naszego Niezgódkę, i gra go Sławek Wronka. Tak. I on idzie sobie w zaczarowany świat. Pana Jana Brzechwy, Jana Brzechwowych fantazji, no bo tutaj trzeba wspomnieć, że jest to właśnie tekst Jana Brzechwy. Pan Kleks to nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim czarodziej. I w najzwyklejszych, najbardziej codziennych takich czynnościach potrafi dostrzec coś niezwykłego, cennego, pasjonującego, pożytecznego, taką nudę codzienności przenieść w świat baśni. I kolekcjonuje piegi. Tak, oczywiście. A wszystko to, co niewyobrażalne, staje się możliwe i jest po prostu zwyczajne. No i tak z takiego szarego, zwykłego podwórka, ja myślę, że takich podwórek mamy mnóstwo w Radomsku, to Adaś Niezgódka zostaje przeniesiony do takiej Akademii Pana Kleksa i uczy się wielu niezwykłych przedmiotów, poznaje jakieś tam tajemnicze postaci, przygląda się, lekcja,
mi tak utknęła w pamięci, kleksografii. Tak, tak. Jak z kleksu powstają latające zwierzaki? I tutaj właśnie nawiązanie do waszych propozycji też plastycznych. Tam poznaję również głosy ptaków, zwierząt, dowiaduję się o zaczarowanym lustrze, gdzie można poznać sny, zawiera znajomość z ptakiem Mateuszem, który aj w ogóle. No ja tak słucham, ale... i myślę, że bez końca mogłyby pani opowiadać o Akademii Pana Golasz Kleksa. Filip, dlatego Golasz pytałam się, Filip. Ile mam minut. Czas minął, pani Anitko. Nie, nie, jeszcze proszę mi dać jeszcze sekundkę, bo ja bym chciała opowiedzieć o tym, jakie on zrobił na mnie wrażenie też, ten film. On jest bardzo ważny dlatego, że można go zobaczyć też z rodzicami. Bo mówi się, że najcenniejsze filmy to te, które oglądane są w dzieciństwie, z wypiekami na twarzy, nie? Te, które nie tracą ze swojego uroku po latach. Tak jak pani Jola się teraz ucieszyła, gdy jako dorośli ponownie chcemy przeżyć kolorową taką baśń lat młodzieńczych. A jej Akademia jest właśnie takim filmem. I ja myślę, że tak, dzisiejszy widz jak na dłoni zobaczy wszelkie pewnie niedoróbki. Bo czasy się zmieniły, bo niezbyt trafne może pomysły, archaiczne rozwiązania, jakieś takie trikowo-scenograficzne, naiwna może bajkowość świata, ale nie. Ten film pozostanie, myślę, niezapomniany. Pozostawia taki po prostu zachwyt dziecięcy chyba. Ja przyznam, że to jest film mojego dzieciństwa. To ja no wracam właśnie do niego wielokrotnie. To jest chyba sukces. Tak, tak. I ponad, ale słuchajcie, to jest ponad 14 milionów sprzedanych biletów było na ten film. To chyba mówi samo za siebie. Na pewno miało na to wpływ wiele czynników, bo na pewno geniusz Jana Brzechwy, bo ja tutaj właśnie też chciałabym podkreślić, że ja przede wszystkim chciałabym was tu zaprosić na filmy, które są adaptacją literatury, bo też tam przecież słuchamy, polecane książki są, bajki, nie? Bo biblioteka nasza w Radomsku też ma tam. No to więc Jan Brzechwa tutaj, popisowa rola Frączewskiego, wyobraźnia reżysera Krzysztofa Gradowskiego, baśniowy klimat, miszmasz gatunkowy, przecież to jest bardzo istotne też. Słuchajcie, ja poddałam się czarowi Kleksa i do dziś chętnie wracam do tego też zaczarowanego świata i mam nadzieję, że nowe pokolenie nie zapomni Akademii. A jeżeli nie podda się ono już tak bardzo temu urokowi tej baśni, to może chociaż na troszeczkę polubi jej bohaterów. Ja zapraszam na ten film, naprawdę życzę wielu cudownych wrażeń, przeżyć. Poznawajcie, pokochajcie, polecajcie polskie kino. Ja dziękuję ślicznie za zaproszenie. No i to by było bardzo dziękujemy na i bardzo cieszymy się, że do naszych kolorowych ferii dołącza malutkie kino za rogiem, bo jak pisał z kolei Konstanty Indefons Gałczyński, najlepsze to małe kina w rozterce oj, i udręce. Ja mówię, ale jest jeszcze jedna. Wspólny kino, pasja i my, to integracja wokół kultury filmowej i tego się trzymamy i będziemy. Bardzo dziękujemy. Jest jeszcze jedna zwrotka, przepiękna, że kasjerka ma loki spadziste, króluje w budce złocistej, więc bierzesz bilet i wchodzisz w ciemność, gdzie śpiewa film. Dziękujemy bardzo. Nie wychodząc z domu, zapraszamy do kina za rogiem. Tak jest, dziękuję ślicznie. A jak już przy zwrotkach jesteśmy, to teraz powracamy do naszego koncertu online Mikrofon 2020. Kolejna propozycja. A my słyszymy się jutro tradycyjnie o 11:15. Obecność obowiązkowa.